Czego się połączę? Sprzątaj. Który podobał. O. Dobra. To będzie tu, co my robiliśmy, nie pamiętam. Gota odbita. Chyba odbudowa goty mam robić. Tylko kasy nie miałem, tak? Chyba tak było. A, albo już zrobiłem, okej. Hej chłopcze, chodź tutaj. Nie widziałem cię tu wcześniej. W końcu przypłynąłem z Korinis i uwolniłem to miasto. O, oczywiście. Jesteś bohaterem, zabójcą orków i tak dalej. Nie słyszę entuzjazmu w twoich przemówieniach. Mógłbyś okazać większy szacunek dla wyzwoliciela. Nawiasem mówiąc, przelewałem krew, kiedy ty chowałeś się w jaskiniach. Orkowie i upiory, które zabijałeś, były pogromem. Ale to my ciężko pracujący musimy przywrócić wszystko w ciągu miesiąca. Nie miałem z tym nic wspólnego. Wszystko zostało zniszczone zanim przybyłem. A skąd mam wiedzieć, czy mówisz prawdę? Może chcesz mnie oszukać. Ale skoro jesteś tak wielkim bohaterem, to oczywiście będziesz chciał pomóc naszej społeczności. Wygląda na to, że robię to od niedawna. W takim razie nie będzie ci trudno przekazać darowizny w wysokości 1000 sztuk złota, aby przywrócić wspaniałą gotę. Weź to złoto. Dobra robota. Gota, dziękuję ci za hojność. Teraz wszystko należy do nas. Okej. Witaj, jak się masz? Ach? Pytam, jak się masz? Zwykle mam wszystko, czego potrzebuję. Siedzę sobie i odpoczywam. Nie przeszkadzaj mi. Kim jesteś? Nie widziałem cię tu wcześniej? Nazywam się Della. Mój tata pracuje, jest kowalem. Rozumiem. Wszystko jasne. Co rozumiesz? Sam jesteś głupiec. Spieprz się. Lepiej już sobie idź. Uważaj na siebie. Mamy oko na wszystko. Hej. Tego nie ma. Pogadamy później. Runner jakiś. Cały błąd. Przyniosłeś nam zwycięstwo. Jonasz. Porozmawiamy później. Ran. I tak jest już źle. Witaj. Kim jesteś? Obchodzi cię to, czy ogólnie pytasz wszystkich o to samo? O co ci chodzi? Co robisz? Co może zrobić stary człowiek żyjący wśród idiotów w tym cholernym kraju? Oczywiście myślę o przeszłości. Tak, to bardzo ważna praca. Słuchaj i dopiero wtedy się wypowiedz. Co robiłeś wcześniej? Zejdź mi z oczu i nie marnuj mojego czasu. Hej. Trzymaj się! Witaj. Jak się masz? Nie najlepiej. Ostatnio mam wiele problemów. Co się stało? Pożyczyłem sporą ilość złota od kowala Lorenza, ale nie jestem w stanie go zwrócić. Znaczy, jak słychać szumy, to odkurzacz mi jeździ, nie? Dla chorej matki. Kiedy jechałem do Faring, aby kupić lekarstwa, zostałem zabrany. Jak słychać jakieś szumy, to to jest odkurzacz. Zabrali całe złoto, które miałem. Chwała Inosowi, że mnie nie zabili. Zaraz go wyłącz. Kowal chce, abym poślubił jego córkę. Ona jest straszną kobietą, nie chcę jej. Uciekłbym, ale mam chorą matkę. Nie chcę jej zostawić. Nie wiem, co mam dalej robić. Być może będę w stanie ci pomóc? Ile jesteś mu winien? Byłbym wdzięczny, ale czego chcesz w zamian? Nie mam pieniędzy, a już jestem winien 5000 monet kowalowi. Co możesz mi zaoferować? Dzięki, śma. Nie dać ci stary kostur. Dostałem go od ojca. Co ty na to? Niech będzie. Pomogę ci. Świetnie. Dziękuję.
Powiedz mi więcej o napadzie. Kiedy udałem się do Faring, 3 osoby zablokowały mi drogę. Grozili mi mieczami, a ja oddałem wszystkie pieniądze. Dobra, tu jest dubbing zrobiony. Jest dla mnie cenniejsze. 2 miało zakryte twarze. Te 3 udało mi się rozpoznać. Ostatnio go widziałem. Albo zajebiście zrobili ten. W górnej części miasta. Jak on wygląda? O, trochę słychać, ale poprzednie kwestie zajebiście były zrobione. Myślę, że to powinno ci pomóc. Spróbuję go znaleźć, albo chociaż jego przyjaciół. Teraz wszystko należy do nas. Dobra, bo ja nie słuchałem, ten pierdolił. Kiedyś indziej się tam poczytam, co mam zrobić. Porozmawiamy później. Uważaj na siebie. Porozmawiamy później. Uważaj na siebie. Ktoś siedzi? No właśnie, w cholerę dobrze AI zrobione, nie? AI. Bo tam była jedna kwestia, że nie szło wyłapać praktycznie, że to jest AI, że głos bez jego był zajebisty. I tamtego zresztą też. Nie podchodź zbyt blisko ognia. Chodzi o złoto, które Mikkel jest ci winien. Tak. I czego chcesz? Chcę spłacić jego dług. Mikkel nie chce poślubić twojej córki. Tak. A może uda ci się go przekonać. Dam ci za to hełm. Naprawdę nie potrzebuję pieniędzy, ale moja córka musi wyjść za mąż. Z jakiegoś powodu nikt jej nie chce. Gadzasz się. Naprawdę myślisz, że... Daj spokój. Nie ma. Nie lubię długo. I pamiętaj, że. Lepiej zważaj na słowa. Lepiej zważaj na słowa. Pogadamy później. Mogę mu dać 3. Przypuj. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie ma. Nie mam tyle? Ile mam? 96 złota mam. Nieźle. No tyle siana nie ma. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Czy dobrze? Tak, pewnie. Miło się z tobą gadało. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Zająłem się. Dziękuję. Weź ten kostur zgodnie z uwagą. Zważaj na słowa. Czy twojej matce się poprawiło? Niestety pogorszyło się jej. Nie wiem, co mam robić. Robić. Bardzo martwię się o moją matkę. Może możesz coś zrobić? Niby jak. Nie jestem lekarzem. Tak będzie cały czas. Zwiedziłeś kawałek świata. Wiesz lepiej ode mnie, co ja. Dam ci kapelusz jako nagrodę. Zgadzasz się. Przestań się ubijać. Zgoda na początek. Weź te mikstury lecznicze. Dziękuję. Jesteś bardzo miłą osobą. Jak ma na imię twoja matka? Jak można ją wyleczyć? Jakieś pomysły? Gdybym wiedział, nie zwracałbym się do ciebie. Być może wiesz, jaką ma chorobę? Miejscowy alchemik, który ją zbadał, powiedział, że ma bardzo rzadką chorobę. Wygląda na to, że cierpi na rozdzielacz, jeśli pamięć mnie nie myli. Nie miał lekarstw, więc nie mógł pomóc. Lepiej zapytaj alchemika. Manno, okej. Okay. Nazywa się Manno. Dobrze, spróbuj. Że ona tu leży, ta? Daj mi jeszcze pospać. Mhm. Teraz wszystko należy do nas. Pewnie tak. Widzę, że jesteś alchemikiem. Masz dla mnie jakąś pracę? Tak jest. Potrzebuję składników na rzadką miksturę. Jeśli potrafisz je znaleźć, dam ci w... A czego dokładnie potrzebujesz? Potrzebuję rogu demona i 3 dziwnych grzybów. To będzie trudne, ale możliwe.
Zdobędę dla ciebie składniki. W takim razie ruszaj. Podobno badałeś ostatnio chorą kobietę. Możesz zdradzić mi szczegóły? Tak, oczywiście. Ma chorobę zwaną rozdzielacz, bardzo rzadką chorobą w naszym regionie. W większości cierpią na to ludzie Warantu. Dlatego nie mamy odpowiednich leków. A ty co sugerujesz? Szukanie leków w Warancie? Tak, chyba że uda ci się znaleźć tutaj odpowiedni przepis i składniki. Dzięki za wskazówkę. Kiedy znajdziesz wszystko, przyjdź do mnie. W razie potrzeby pomogę w przygotowaniach. Przyniosłem ci składniki. Naprawdę masz nawet luk demona, jesteś niesamowitym facetem. Weź te miks... Większa mikstura man. O, wow, wow, to ja tego potrzebuję. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Mhm. Cóż, no to mamy problem. Powiedzmy, niech będzie ta. Mieć dwuręcznie. Nie, tego nie potrzebuję. Nigdy się nie zmieniają. Wezmę obie. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Okej, trzy ogniste krzywy? Zioł manny, wino, rosa poranna, fiolka. Jakbyśmy nie mieli dość problemu. Chyba nie chcę tego słyszeć. Okej, zioł manny. Będziesz miał zioł manny na sprzedaż, mordo? Śmiał, nie? Jugnistu pokrzywę masz. Magiczny koźnie, fiolki też wezmę, w sumie wino się sprzedać może. A większe fiolka. A nie potrzeba większej fiolki. Dobra, ja mam tu poszukać czegoś. To ta. Chyba ciekawe, czy ten w montaże będzie wiedział, jak wylecieć. Lalala. Do zobaczenia. Trzymaj się. Asasyn. Albo do Saturasa iść, ale... Nie, na pewno, to za daleko by było. To gdzieś blisko musi być. Dobrze ci radzę. Chyba nie chcę tego słyszeć. Zaskoczyłem cię. Mam na imię Balagi. Podejdź i przekonaj się, jak dobrze towary przyniosły. Właśnie. Co tu robi asasyn? Chciałem powiedzieć, że ma imię jak na asasyna. Dlaczego nie handlujesz z orkami jak inni asasyni? Ponieważ inni asasyni handlują z orkami. W tym mieście nie ma innych kupców. Możesz coś ode mnie kupić lub się wymienić. Jeśli orkowie zaatakują miasto, po której stronie staniesz? Po żadnej. Nie zrozumiem, nie źle. Asasyni nie toczą wojny z orkami. Po prostu kupuję i sprzedaję. Nic innego mnie nie interesuje. Szczerze mówiąc, samotny Balazid więcej nie potrzebuje. A co z wojną przeciw niewiernym? Czy kapłani twojego boga nie gniewają się na ciebie? O, jak mój bóg chce ofiar. Jego kapłani chcą złota. Wszystko się skończy. Jeżeli orkowie odbiją Gotę, to ją odkupicie. Tak, Beliar chce je wszystkie. Zaczynasz mi się podobać, synu północy.
Wiesz, jeśli zdecydujesz się udać do Warantu i nie znikniesz na pustyni po kilku dniach, to myślę, że osiągniesz tam sukces. Czy możesz mi powiedzieć, jak mam się przygotować przed podróżą do Warantu? Robi się coraz gorzej. Weź ze sobą dużo złota. Za kim tęskniłeś? Za złotem. Kilku mądrych mężów zgodziło się na umowę, a teraz mogę tutaj handlować. Czy nie boisz się być sam wśród nieznajomych w nieznanym miejscu? Nie. Zapłaciłem dwóm buntownikom. Są najważniejsi w tym mieście, więc nie mam się o co martwić. Kim są ci ludzie? Nie wiesz. To oni wyzwolili miasto. Rządzą tutaj wszystkim. Ich imiona wymawiane są z entuzjazmem. Pierwszy mąż nazywa się Zander, a drugi ma na imię Dwajne. Oni ci tak powiedzieli? Tak, właśnie oni. Później mnie tu przyprowadzili. Tylko tego nam trzeba. Ja się tu osiedliłem. Też potrzebuję ochrony tak wspaniałych wojowników. Gdzie mogę ich znaleźć? Siedzą w największym domu na drugim piętrze i świętują swój sukces. Idź do nich, nie przegap ich. Lepiej się nie wtrącę. Ale powiem ci od razu, że nie są tani. Cóż, no to mamy problem. Wiesz może, jak wyleczyć rozdzielacz? Jest to choroba występująca w Warancie. Oczywiście, tak dalej zachowywać, że wiem. Smejar stworzył ją, by karała niewiernych. Mogę sprzedać ci recepturę na lek, ale sam musisz znaleźć składniki. Może lepiej nie zmalaj tego na innych. Nie żądasz za dużo za kawałek papieru. Możemy się potargować. Dam ci zniżkę. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Pokaż mi swoje towary. Lepiej się robi się coraz gorzej. Naprawdę myślisz, że... Coś tam lotosu. Skąd ja, kurwa, wezmę kwiat lotosu? Też by... No tak strzelam, że Warant, ale... O, orkowie przyszli. Pokazałeś mu. Zaraz uberniesz. Ha! Mam cię! Kurwa, ta magia jest mocna, no. Jak już naładowanym skillem orka na hita ściągam. Jest spoko. Dobra, idę do Bragi. Do Saturasa. Do Bragi. Kwiatka ktusa. Chyba to na wodzie, nie? Nie.
To na wodzie? Jak to kurwa zebrać? Okej. I to tylko jeden? Muszę do drugiej tej oazy lecieć. XD. Dobra, tam jest kolejna. Kurwa, co tu robił to pierce tak daleko od wody? Nie poj... a jakieś pustynne pewnie. Z ciekawości tylko. Tak, pieskowy to pierce. Choć i tak to sensu nie ma. A i tu nie ma? Co ty pierdolisz? Kolejna tam jest, ta duża, tak? Mhm. Czekajcie, zabiegł na hita też. Nie. O, straciłem many. Zaraz zobaczę, bo tu skarb jest do wykopania. Potem mógłbym go ominąć. A tu może nie być, bo jest dużo, no faktycznie. Czekaj, byłem tak, tu byłem i tu byłem, to jeszcze tu i tu mogę iść. Teleport do Morasul był gdzieś przy tej? Przy arenie? Ja nie pamiętam kompletnie, gdzie był teleport do Morasul. No, to jednak pamiętam, to żartowałem. No tak mi się kojarzyło, że to się koło areny jest. To tylko zgarnę teleport na później i chuj. Biegnę do oazy. Wiedziałem, że tak będzie. Nie pisnę nic.
Czy tu na stoliku? Nie. Łapka jest tu, musi być. Nie. Tu. A, widzę. Dwa tam były. Ach. Mam przepis i składniki. Możesz przygotować lekarstwo. Mogę. Będzie to kosztować 2000. Nie mam. W takim razie przy... W takim razie, kurwa, przygotuję to sam, wyjebane mam w ciebie. Śmieciu, będziesz mnie jeszcze do mnie ścianę wyciągał. Mam lekarstwo dla twojej matki. Na co jeszcze czekam? Przysyłam mi twój syn. Weź to lekarstwo. Pomoże ci. Dziękuję. Co się odjebie? Przemieni się w kogoś? Tak nie. Tak wiele ci zawdzięczamy. Twojej matce już się polepsza. Wkrótce wyzdrowieje. Dziękuję za pomoc. Oj, fajnie. Uważaj na siebie. Cudowny, ciepły ogień. Dobra, lecę dalej popatrzeć, z kim tu mogę pogadać, jakieś misje zgarnąć. Ciebie to nie obchodzi. Ktoś siedzi? Nikt, ale w tym drugim gorzej siedzi, nie? Nie, nie siedzi. Chyba nie chcę tego. Żartujesz. Porozmawiamy później. Jak postępują twoje prace? Buntownicy robią co mogą. Zamek będzie jednak w takim stanie jeszcze przez jakiś czas. Demon i nieumarli rzeczywiście zrobili niezłą robotę. Czysta prawda. O teraz, gdy wspomniałeś o demonie. Kardas najwyraźniej ma słabość do wojny bogów. Doprowadził do zniszczenia Gotsy, by Beliar mógł się tu wprowadzić. Gornie, od kiedy interesujesz się bogami? Skąd się o tym dowiedziałeś? Stąd. Wyczytałem to. Xardas chciał poważnie zaszkodzić Minosowi. Xardas jest nekromantą do szpiku kości. Najwierniejszym sługą Beliara. Przynajmniej na to wygląda. Co masz na myśli? Nic. Jeszcze nic. Jak zdobyłeś list z rozkazami? Znajdował się w tylnej części zamku, tuż obok strzały. Widzisz tę dziurę po strzale? Myślę, że orkowie przekazali rozkazy do zamku za pomocą łuku. Masz na myśli ostatnie upokorzenie przed śmiercią? Tak, tak pomyślałem. Jasne, czemu nie? Wiem, człowiek. Wyglądasz mi na myśliwego? Jak idzie polowanie? Świetnie. Całe to zamieszanie w kraju odbija ślad na mojej pracy. Cóż, wiesz, lwi uprawiają ziemię. Każdy chce coś ustrzelić, coś gdzieś. Generalnie nie mówię nawet już buntownikach w lesie. Krótko mówiąc, w lesie jest wiele stworzeń, które pożerają ludzi. Razem z bratem Ulfem polujemy na nie. Na co dokładnie polujesz? Przeważnie większe stworzenie i zębacze. Sprzedajemy trofea najemnikom lub lokalnym rebeliantom. Orkowi najemnicy dają trofea swoim panom i płacą nam dobrą cenę. Dlaczego nie jesteście z buntownikami lub najemnikami?
dlaczego? Przez całe życie polowałem, nasz ojciec był myśliwym. Jasne. Pokaż mi. Ciebie to nie obchodzi. Każdy ma swoje problemy. Pomyśl o tym. Jasne. Ciebie to nie obchodzi. Ale to typowe. Może lepiej nie zwalaj tego. Uważaj na siebie. Żartujesz sobie? Pewnego dnia. Witaj. Kim jesteś? Nazywam się Urf i jestem myśliwym. Jeśli potrzebujesz trofeów lub sprzętu do polowania, to trafiłeś we właściwe miejsce. Możesz także kupić wszystko, czego potrzebujesz od mojego brata, Holfa. Będzie miał większy wybór, ale ja również oferuję dobre produkty. Zobaczymy. No póki nie ma polskich znaków, to fajnie to brzmi nawet. Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Teraz rozmawiamy. Przyjdź później. Lepiej już sobie. Nie chcę, żeby... Teraz rozmawiamy. Przyjdź później. Cześć, jesteś kowalem? Można tak powiedzieć, tak. Szczerze mówiąc, dopiero się uczę. Po prostu zobaczyłem, że kowadło nie było zajęte przez nikogo. Więc postanowiłem spróbować. Skąd pochodzisz? Przybyłem z buntownikami. Zasadniczo jestem zwykłym wojownikiem. Lepiej się nie wtrącać. Ale zawsze chciałem mieć własny biznes. Rozumiem. Tak, każdy ma swoje problemy, nawet ja. Wyglądasz, jakbyś nie spał przez tydzień. Czy coś się stało? Masz rację. Odkąd zacząłem tu mieszkać, nie mogę się porządnie wyspać. Jak ma być, tak będzie. Ciągle słyszę hałas spod podłogi. Różne szelesty i piski. O ile mi wiadomo, ten dom jest zbudowany nad jaskinią. Z pewnością te dźwięki pochodzą stamtąd. Dlaczego sam tam nie... Bardzo się boję jaskiń. Są ciemne i przerażone. Jeśli mi pomożesz, dam ci coś w nagrodę. Mam wiele... Mam nadzieję, że sprawa dobrze. Sama się załatwi. Będę to było takie łatwe. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Jasne, czemu nie? Tak się kończy plotkowanie. Się obijać. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego cześć. Nie dojdziemy. Cześć. Przyjeźdź, sprzedaję ubrania dla chłopów i obywateli. Jeśli potrzebujesz mocnych i dobrych ubrań, możesz je kupić ode mnie. Mogę zaoferować całkiem duży wybór. Pokaż. Co tam masz? Masz dla... Jest coś, w czym możesz mi pomóc. Minęło wiele miesięcy, odkąd mój ojciec wybrał się do Warantu. Od dawna nic o nim nie słyszałam. Mógłbyś go znaleźć i przekazać wiadomość ode mnie? Będę ci wdzięczna. Jeśli uda ci się znaleźć mojego ojca, otrzymasz ode mnie ubranie jako nagrodę. Jak ma na imię twój ojciec? Nazywa się Trus, jest paladynem. Przekaż mu list ode mnie. Zgadzam się. Tu wiemy, kto to. Dobrze. Więc weź ten list. Pomyśl, dobrze ci radzę. No, tylko ubranie. Ale to typowe. Jakbyśmy nie mieli dość problemów, lepiej się nie wtrącaj. A tu nie ma żadnego kowala. A tu ktoś siedzi? A nie, nie siedzi. Dobra. Sam mógłbym. Jeszcze jedno piętro. Cześć, co robisz? Jestem kucharzem. Przygotowuję jedzenie dla naszych dzielnych obrońców miasta. Czy możesz coś dla mnie ugotować? Aż dalej nie ma nic za darmo. Jeśli chcesz jeść, zapłać. Wyzwoliłem to miasto i nic nie dostanę. Weź tę zupę. Potrzebuję. Musisz dużo podróżować. Pewnie odwiedziłeś wiele miejsc. Być może podczas swoich podróży znalazłeś rzadkie przepisy kulinarne. Przydałby mi się, wiesz, w końcu... Jakich przepisów potrzebujesz? Tak. Wyście schab, pomyśliwku i pieczone smocze mięso. Dobrze. Dziękuję. Witaj, ty tu rządzisz? Tak, Gorn mianował mnie namiestnikiem tego miasta. Teraz tutaj stacjonuję. Czyli ty tutaj rządzisz, czy Gorn? Cóż, rządzę ja, ale wciąż słucham rozkazów Gorna. Rozumiem. Słyszałeś już, że w waszym mieście ktoś zbiera złoto od ludzi? Tak, niestety. Jeśli zostałeś okradziony, nie mam ci pomóc. Wiem, o co chodzi. Znam jednego. Wiem też, że miał powiązania ze światem przestępczym.
Właśnie myślałem, że z niego jest taki pracownik jak ze mnie król Myrtany. Tak, ale bandyci od jakiegoś czasu wolą nas unikać. Nie było jeszcze żadnego ataku na Gotę. Dopóki nie przekroczy granicy, nic mu nie zrobimy. To lepsze rozwiązanie niż obudzenie się z podciętym gardłem. Chwila. Powiedziałeś, że nic wam nie ukradł? Tak, nie zabiera pieniędzy od miejscowych chłopów i żołnierzy. Zabiera złoto tylko od kupców i przybyszów. Dlatego wszyscy w mieście traktują go pobłażliwie. Jesteście z takiego powodu zrezygnować z honoru? Tak, zwłaszcza jeśli zapewnia to bezpieczeństwo naszego miasta w tak niespokojnym czasie. Rozumiem. Wygląda na to, że znów będę musiał zająć się wszystkim sam. Czego potrzeba do przywrócenia Goty? Niestety, Gota to wrzód na dupie orków. Leży na drodze prowadzącej do Faring. Orkowie nam nie odpuszczą. Ludzie mówią, że widzieli już zwiadowców w pobliżu miasta. Nie podoba mi się to wszystko. Może musisz wysłać ludzi i zabić tych orków? Masz rację, ale tutaj nie można polegać na nikim. Miasto jest pełne różnego motłochu. Być może nawet szpiedzy orków są już w środku. Prawie nikomu tu nie ufam. W takim razie, czy powierzysz mi teraz to zadanie? Jesteś mądrym facetem. Potrzebuję... Tylko ty możesz... Tych zwiadowców trzeba zabić, ale po cichu, aby nie... Jeśli zrobisz wszystko dobrze, dostaniesz od... Czy zgadza? Tak. Świetnie, spróbuj poszukać tych orków w pobliżu miasta. Do zobaczenia. Lepiej się nie wtrącę. Robi się coraz gorzej. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Dobrze ci radzę. Uważaj na siebie. Tak wiele ci zawdzięczamy. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Ci chłopy gdzieś tu miały być. Lepiej już sobie idź. Uważaj na siebie. Lepiej się nie wtrącaj. Tylko przestań się obijać. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Jasne, czemu nie? Przestań się obijać. Teraz wszystko należy do nas. Jesteś wyzwolicielem Goty? Cóż, właściwie tak, ale najwięcej zrobię. I przynieś mi coś do picia, zasługu. Czy to ty jesteś tym sławnym bohaterem? Przyszedłeś posłuchać o moich wyczynach. Że ten demon był prawdziwy, osobiście pokonałem go swoim mieczem. Mogę pokonać każdego. Więc to ty jesteś najważniejszy w mieście. Tak. I lepiej od razu zapłać za przyjaźń. Nie zamierzam płacić pijanemu głupcowi za jego kłamstwa. Lepiej uciekaj. Masz szczęście, że nie mogę tutaj wymachiwać mieczem, więc śmiało znikaj. To nie tak, że zmieniam zdanie. Jesteś zwykłym kłamcą i pijakiem. Szkoda mi nawet marnować czas na kogoś takiego jak ty. Jestem prawdziwym zabójcą demona z Goty. Jeszcze zobaczymy, kto jest... Przekonamy się, kto jest silniejszy. Hej!
całkiem nieźle. Hej, przestań mnie bić! Hej, przestań mnie bić! Hej, przestań... Nie ma tu nic więcej. Nie ma tu nic więcej. Cholera, ale mnie łeb boli. Zwróć złoto, które ty i twój przyjaciel zabraliście od kupca za ochronę. Dobrze, weź je. I pamiętaj, Gotha jest miastem wolnym, ale to nie znaczy, że możesz tutaj... Nie ma tu nic tu nie ma. Zawsze biją małego. Do zobaczenia. Poczekam i popatrzę. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Nie ma tu nic więcej. Tylko tego nam trzeba. Trzymaj się! Teraz wszystko należy. Pogadamy później. Uważaj na siebie. Tak, pewnie. Miło się z tobą... Lepiej zważaj na słowa. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie... Byłem w tawernie. Hej, czekaj. Więc to prawda, że to ty... Tak, to ja uwolniłem miasto. I kazałeś tym urządzącym szak... Żartujesz sobie? Przepili już całe twoje złoto. Szkoda, ale przynajmniej... Co z nagrodą? Oczywiście. Jasne, czemu nie? Potrzebujesz pomocy? Szukam pracy. Jesteś w samą pod. Kilku miejscowych jest mi winnych przyzwoitą sumę pieniędzy. Jednym z nich jest Malcolm. Jest winien 1000 złota. Drugi on 2000. Wydaje się, że imię trzeciego to Jacob. Co najmniej 3000 monet to jego dług. Odbierz moje długi. Połowę mod. Szybko się z tym... Jeszcze więcej kłopotów. Jasne. Czemu nie? Gdyby to było takie łatwe. Niektóre rzeczy mi się nie zmieniają. Rozwiąza... Tak. Chrząszcze. Jaskinia pełna... Dziękuję. Żartujesz sobie. A nie chcę tego słyszeć. Tylko przestań się obijać. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Jasne. Niektóre problemy same się rozwiązują. Teraz wszystko należy do nas. Pogadamy później. Z tego będzie. Kupiec Barazit mówi, że jesteś mu winien 2000 monet. Oddaj dług. Pocałujcie. Jak ma być, tak będzie. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ale to straszne. Uważaj na siebie. Tak wiele ci zawdzięczamy. Później. Ja powinien mu wiedzieć. Uważaj na siebie. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Wiedziałam to od samego początku. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Powinien był wiedzieć. Co mu da? Daj spokój. Mam nadzieję, że... Co, wyspałaś się? Do zobaczenia, co? Uważaj na siebie. Tak? Wiem, człowieku. Mamy oko na wszystko. Pogadamy później. To na gorącym się starzy, to na zimny dmucha.
Masz oddać 3000 sztuk złota, nie mniej. Z przyjemnością pozbyłbym się długu, a... Na co je wy... Kupiłem starą piracką mapę od nieznajomego. Pomóż mi znaleźć te skarby. Jeśli znajdziemy skarb, będę w stanie... Złoto dla mnie, ale dla ciebie wszystko. Co ty na... Okej. Daj mi... Czy przyniesiesz moje... Oczywiście. Więc weź. Gdzieś po drodze tu. Skarb. Co my tu mamy? Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Zacznijmy od początku. Złamany. Okej. Pięć koła. Okej, spoko. Udało mi się Nie znalazłem. Nie wierzę w żadne twoje słowa. Wynoś się. Trzymaj się. Tylko ostatnio miał na imię na M coś, tak? Który się na górę. Wiele ci zawdzięczamy. Widziałem to od samego początku. Malcolm. Jest Malcolm. Tu go chyba nie było. Gorącym się sparzy, to na zimny dmucha. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Jesteś winien Barazidowi 1000 monet. Oddaj natychmiast.
Nie mam ich. Potrzebowałem go, by przeklął moją. Jeśli potrzebujesz tych monet, możesz je zabrać. Znajduje się w jaskini w górach, niedaleko Montery. Ale na twoim miejscu nie zrobiłbym tego. Wtedy i na ciebie spadnie klątwa Belniara. Nie martw się, nie wiem. Będzie tak cały czas. To nigdy do niczego nie dojdziemy. Wszystko się skończy. Kurwa. Lepiej się skończy. Jaskinia. Przed posągu Beliara, no to jest jeden posąg Beliara z tego, co kojarzę tak od razu. Koło Montery. Jest tutaj ten posąg Beliara. No właśnie tutaj. A jest skinia z magiem. Nie pamiętałem, że tam był posąg Beliara. Ale nadal mi się to nie podoba. A był w sumie tam na dole chyba. Wątpię, czy mojego dnia to wszystko się skończy. Skończy plotkowanie. Wiem, człowieku, wiem tylko, czego nam trzeba. Ale mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że sprawa sama się załatwi. Naprawdę myślisz, że z tego będzie jeszcze... Z nimi mogę pogadać? Mają coś mi do powiedzenia, czy nie? F5, bo tu dość mogło się teraz pić. Albo i nie. O! O! Skąd ja to kurwa wiedziałem? I go nie idzie zamrozić, aha. To chujowo. To nic nie mam. No może zobaczyć, ale nic nie ma tam. Nic nie kupowałem.
Nie ma tu nic ciekawego. Gopry ma zjeść. Chciałaś i nie zjadłaś. No jak nie chciałaś, jak ja wiem, że chciałaś. Mam by sobie wziąć, sobie weź. Do zobaczenia. Zebrałem długi. Zgodnie z ustaleniami połowa jest moja. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Okej. Okay. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Wszystko jest możliwe. To nigdy do niczego nie dojdzie. Dobra, co ja muszę zrobić? To straszne. Pomyśl o tym. Gorzej już być nie może. Gór. Ale to typowe. Nie. Uważaj na siebie. Wszystko. Lepiej się nie wtrącaj. Żartujesz sobie? Mam go po prostu napieprzyć? Mogę go zabić. Tak wiele ci zawdzięczamy. Gdzie jest ten Jerry? To go nastukam, zaraz się skończy. Ej, co ty wyprawiasz? Nie słuchałem tego. Uderzyłeś mnie! Poczekaj tylko! Właśnie tak! No wiem, że nie zabić, tylko nastukać po prostu. A, ja nie miał kasy. Aha. Nic tu nie ma. Nie ma tu nic więcej. Okej, okay, coś pozmieniali na 7-7. Chciałem tak luknąć, byś mi darował, żeby się wyświetlało. Młoda! Ona polazła. Chyba za dwóch chwilę.
I dobrze już w ciebie, że nie pani u mnie. Chciałem tylko, żeby drzwi zamknęła, ale jak... Polazła? Dobra, co ja chciałem mi zrobić? Zwiadowcy orków, okej. Okay. Strzelam, że są tu u dołu. Wygląda, jakby coś mogło być. Takie fajne miejsce jest. Ale nic nie ma. Zapisałem się, tylko pójdę pisać teraz, na wszelki. Gdzieś zębacie zaraz będą, z tego pamiętam. Fajnie są, ale na razie... O, jest. Natychmiast przestań! Jak się... Dobra, fajnie poszło z pierwszymi dwoma. Dobra, to mało robi, a to? Ło, to robi! O, nie mamy many. Zatrzymaj się. Tamten się wylecił, jebany. A się nie wylecił do końca. Podoba mi się ta magia, to granie tą magią. Gdzieś barki będą. Zdążę? Zdąż. Dobra, już tam tego nie zdążę dobiec, bo się ten odbrąci.
Nic tu nie ma, tylko kufer? Amnezja w sumie spoko, amnezja się przydać może. Wygląda, jakby coś mogło tu być. Ale nie ma. Oj, ziele królewskie. On się wodospad odpalił. Złamany. Wybuchowy strzał się przyda, to obsuję, mógł iść zabić tego smoka koło jaskini w Galdern, co jest ten nowy. I pod Cabran. Z rozprowadziami to na cirku normalnie będę się... jeden. O nie, nie zdech jeszcze. Jeszcze nie zdech. Teleport wezmę. Co tu robisz? A po co niby miałbym zachodzić do wioski? Jestem bankrutem. Ostatni grosz straciłem na arenie na rzecz Curtisa.
Przynajmniej wciąż mam butelkę nordmarskiej starki. Pomaga mi przetrwać ciężkie chwile. Jest coś, co powinienem wiedzieć o tej wiosce? Faring było niegdyś warownią paladynów. Teraz to centrum terenów okupowanych. Przebywa tu Khan, przywódca wszystkich orków oraz hordy jego wojowników. Trudno było się tu dostać. Mnie się jednak udało. Curtis? Kto to? Właściciel areny w wiosce. Nie jest zbyt duża, ale wystarczająca, żeby zrobić wrażenie na orkach. Jak ci się udało dostać do zamku? Dzięki współpracy z orkami. To jedyny sposób. Uważaj jednak. Gdy ich zdenerwujesz, o zamku można zapomnieć. Czego szukałeś w zamku? Miecza. I to nie jakiegoś tam zwykłego, ale z magicznej rudy. Wiesz, co mi powiedział jeden kowal? Że najpierw muszę zabić 3 trolle. 3 trolle! Może i jestem stuknięty, ale nie jestem szaleńcem. Zabijmy. Będzie ciężko. Uwierz mi. Dobrze się... Na razie nie. Za czym tu tak kopiesz? Szukam różnych cennych rzeczy. To zadziwiające, co można znaleźć w gruzach po przejściu wojny. Udało ci się już coś znaleźć? Ta, wielki pierścień. Chyba magiczny. Od kiedy go znalazłem, kopanie idzie mi dużo lepiej. Mogę ci... A za ile? Za dwie. Teraz czuję się jak... Co mi tam ma... Masz jeszcze coś na sprzedaż? Nie, ale może zainteresowałby cię pewien układ. Niedaleko stąd znajduje się pewna jaskinia. Z pewnością można się w niej nieźle obłowić. Na czym polega problem? W tej jaskini coś jest. Bestie, potwory... Coś. Zajmij się tym czymś, a dam ci sporo rudy. Gdzie jest ta jaskinia? Przy wieży nad wioską, w małej, zarośniętej dolince. Jaskinia jest na jej końcu. Wydajesz się mieć siłę prawdziwego weterana wojowników. Powinieneś pominąć słowo wojowników. Nie trzymałem miecza już spory kawał czasu. Łopata i maczuga to moje narzędzia. Mimo wszystko wciąż chodzisz z podniesionym czołem. Moja duma. Tylko to zostało z mojego poprzedniego życia. Na imię Miroko. Brak zbroi, brak miecza, brak wojownika. Zaiste muszę się strzec tych maleńkich goblinów. Dawniej polowało się na nie dla zabawy. Jakiś czas temu rozmawiałem z Gelfordem. Wspomniał twoje imię. Pamiętasz go? Gelford. Tak, pamiętam. Walczyliśmy razem, dopóki jakiś waźniak nie skierował mnie do kopania rogów. Rozmawiałeś z nim, wiem, przeżył. Tak, dołączył do buntowników. Buntownicy. Niegdyś nazywali nas royalistami. Z drugiej strony ja nie przeszedłbym nawet połowy drogi bez utraty własnej głowy. Ale nie zamierzam opuszczać tego miejsca. Jeżeli znów spotkasz Gelforda, powiedz mu, by zabił za mnie. Tak zrobię. Nie dostałem do walki nic prócz czoł. Tylko na to spójrz.
gorzej już być nie może. Ubiłem tych zwiadowców. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Trzymaj je, a twoja nagroda. Jak wygląda sprawa z orkami? Mamy problemy, ogromny problem. Tylko spójrz, co się dzieje w mieście. Jest u nas coraz więcej uchodźców, do których dotarły wieści o wyzwoleniu miasta. Radują się, jak małe dzieci przybiegli tutaj, uciekając przed orkami i licząc na schronienie. Mury twierdzy wydają się skuteczne przeciwko ludziom, ale ta forteca wcale nie jest taka nie do zdobycia, jak niektórym może się wydawać. Przybywają do nas szczególnie ci, którym nie podoba się wizja paladyna wyśniącej zbroi, który będzie ich zmuszać do walki na śmierć i życie. I doskonale ich rozumiem, na ich miejscu też bym tutaj przyszedł. Ale zapamiętaj sobie moje słowa. Gdy przybędę tu orkowie, to miasto zamieni się w rzeźnię. Jak mogę pomóc? Mury goty są dosyć solidne i przetrwają następną inwazję orków. Ale pod fortecą jest czysty teren. Orkowie łatwo mogą się tamtędy przedostać i podejść pod miasto. Dlatego musimy zbudować mur, tylko w ten sposób można ich powstrzymać. A przynajmniej na chwilę. Czego potrzebujesz? Złoto, dużo złota. Musisz kupić niezbędne narzędzia i materiały, aby rozpocząć budowę. Ile? Powinno wystarczyć. Jednak jeśli zdobędziesz potrzebne narzędzia, obniżę cenę. Jakie narzędzia? Tuzin łopat, pił i młotów. Spróbuję przynieść to wszystko. Oto łopaty. Świetnie. Teraz będzie mniej. Łopaty, młoty, piło po 10. Kurwa, gdzieś miałem te piły na oku. 9 pił. A młotów mam 6. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Nie do Nemory, do Redok. Zamknę to zadanie. Spotkałem Roko. Nie wyglądał najlepiej. Co się z nim stało? Roko stracił wszystko poza swoją dumą. Iś przeczesuje ruiny. Jak tylko Cape Dan zostanie wyzwolone, powiadomię Xaviera, że Faring jest naszym następnym celem. To chyba wszystko. Roko musi być twardy. Teraz mi ufasz? Tak, tak mi się wydaje. Jak możesz pomóc mi, twojemu nowemu przyjacielowi? No cóż, jesteśmy tu. W małym obozie. Mamy ograniczoną ilość broni. Na pancerze nie tylko trzeba zasłużyć, należy też wykorzystać zawartość sakiewki. Ale może i mam coś dla ciebie. Coś bardziej wartościowego niż jakiś stary miecz czy wyświechtana skórzana zbroja. Zamieniam się w słuch. Jakiś czas temu, jeszcze przed powstaniem magicznej bariery wokół Vanguardu, ocaliłem życie pewnego rycerza. W rezultacie owy rycerz ślubował mi przyjść z pomocą, kiedy tylko będę jej potrzebował. Mam go przyprowadzić? Nie. Pozwól, że skończę najpierw mówić. Poszukaj rycerza Tordira wewnątrz magicznej bariery. Jeśli jeszcze żyje, na pewno go tam znajdziesz. Powiedz mu, że ja cię przysyłam, i poinformuj, że nadszedł czas na spłatę długu. Rozumiem. Ani młotów, ani piw nie ma. Ale ma dychę. Kosztowności mogę opierdolić.
lepiej już sobie idź. Jasne, 18 koła ma, jebany. Uważaj na siebie. Nie, to zaraz jakichś niewolników napierdolę się skończy. To dostanę, jak mu dam te 3 koła. Trzymaj monet. Dziękuję. Nie opłaca się. Stopniśmy tak, to się nie opłaca. Pokaż. Ciebie to nie obchodzi. Mam nadzieję, że sprawa sama się załatwi. Ile mam wytrychów? Żartujesz sobie. To się źle skończy. Ja się siedem, spoko. O, ma piłę? Kto na gorącym się sparzy? Młotów nie ma niestety. Tylko przestań się obijać. Tak się kończy plotkowanie. Teraz rozmawiamy, przyjdź później. Idź. Uważaj na siebie. Ok. Nie ma młotów. Teraz rozmawiamy. Przyjdź później. Pokaż mi. Też nie ma przepisu. Okej. Okay. Pogadamy później. Ciebie to nie obchodzi. Lepiej zważaj na swój sens. Lepiej się nie wtrącaj. Pomyśl o tym. Daj spokój. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Przestań się obijać. Przestań. I tak jest już. Jednego dnia to wszystko się skończy. To chyba myśliwy jest. No. W końcu i tak cię do tego zmuszę. Kurwa, kto by zamki? Kto mi sprzeda młoty? Pokaż. Hej, patrz, hej. Bra, jeden mod. Hej! Hej, ludzie, patrz co robisz! Drugi mod. Skończ. Naprawdę. Teraz mogę nauczyć cię. Tak, byłoby wspaniale. Ponieważ... Co mam? Przynieś mi pięć... Gdzie mam zdob... Co? Na...
dobra robota. Chyba. Masek. Lubię, ale nie na aż tyle. By się to nie wiadomo, jak opłacało. Jasne. Trzeba oczyścić jaskinię spełzaczy. Znajduje się ona między drogami prowadzącymi z Montery do Vanguardu. Handlarze skarżą się, że pełzacze czasami znajdowały się. Lepiej zabić te stworzenia. Zobaczę. Nie zawiedź. Okej! Patrz, co robisz! Nie ma tu nic ciekawego. Ile tych modów jeszcze potrzebuję? Dziewięć jeszcze jednego. Uważaj na siebie. Hej, co mam ci powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. Lepiej się nie wtrącaj. Pomyśl o tym. Drewno nieźle się pali. Zawsze biją małe. Nie ma tu nic więcej. Po 19, olbrzymi czas leci. Lepiej zważaj na słowa. Oto. Nie takie złe. Oto. Właśnie tego potrzebowaliśmy. Zasłużyłeś na nagrodę. Oto. Kurwa, nie mam tyle złota, dałbym im to już. Mam to sprzedać, chuja nie mam. Dobra, to się wróci, to kiedyś. Chyba, że mam, zaraz zobacz. Jasne, może lepiej. Mimo wszystko tak nie może być. Więc paladyna i tego nie użyję, tego też nie użyję. Kluba kusza, kusza, broń, 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 broń. Tylko tego nam trzeba. Ciebie to nie obchodzi. Powinien był wiedzieć. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Dobra, mam coś jeszcze połapać. Wiem, człowieku, wiem. Oto z... Trzymaj. Dziękuję. Zamówiłem przed tobą niezbędne materiały. Idź na dół i sprawdź, czy wszystko w porządku. I przekaż to złoto kupcowi. Następnie wróć do mnie. Okej. Chłopcze, zaczekaj chwilkę. Nasze miasto i myślę, że nie masz nic przeciw. Hej, chłopcze. Hej, chłopcze. I myślę, że nie masz nic przeciwko darowaniu ich nam. Hej, chłopcze. Kurwa! Chłopcze, i myślę. Hej, ja nie mogę nic zrobić nawet teraz. Hej, chłopcze. Zaczekaj chwilkę. Nasze miasto naprawdę potrzebuje tysiące sztuk i myślę, że nie masz nic przeciwko darowaniu ich nam. Hej, chłopcze. I myślę. Nic nie mogę czytać, nawet nie mogę. Nic przeciwko darowaniu. Hej, chłopcze. I myślę, że nie ma. Hej, chłopcze. No kurwa! Kiedy ja zapisałem się na bank przed zdobyciem tych narzędzi? Rozjebij mnie coś zaraz. Nasze miasto naprawdę potrzebuje tysiące sztuk złota. Ja pier... Ale mnie wkurwili teraz. Ciekawe, kiedy ja się zapisałem ostatni raz. No, zbugowane gówno. Ale dziwnie, że ten dialog się tak zbugował, jak już to zrobiłem. Dziewiętnasta, dwadzieścia jeden. A, dobra, dobra, nie ma tragedii w sumie.
To, to jest tylko 6 minut straty, więc to, to nie ma tragedii. Hej, przestań mnie bić! Ramot. Przejdź tym buntownikiem. Okej! Patrz! Hej! Przestań mnie bić! O kurwa! Ale mi jebnął. Muszę go unikać. Po prostu. Ale on mi kurwa złapał mi kawałka tego. Ja nie stałem dosłownie przy nim. Hej, patrz co robi. Hej. Bo ja bym stał przy nim dosłownie i on by do mnie zagadał. Hej, wal, przestań mnie bić! Tak! Nic tu nie ma. Dobra, jak kogoś najebię, to mod tu zyskam, czy nie? Przestań się obijać. Jest. Ej, uważaj! Ej, ludzie, walka! Jak śmie... Ile mam tych motów? 9, nie? 9. Okay. Wstaw już? Dawaj, nie wydawaj. Dobra, to pogadam z tym najpierw. Zawsze biją małego. Co? Oczywiście. Znaczy ja mu dałem pieniądze raz. To jest to problem, że ja już z nim gadałem i go najebałem przecież. Pokaż. Daj mod. Nic tu nie ma. F5. To go wyciągnie, go pójdę zajebać i tyle, na tym się skończy. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Wyjebany, najebie, jak będzie mnie wkurwiał. A jeszcze mogłem pohandlować, dobra. Ciebie to nie obchodzi. Jasne. Czemu nie? Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Cóż, no to mamy problem. Dobrze ci radzę. On mi się odbija pierogami. Wiesz, mi się zbugowała gierka i to każdym razem będzie się bugowała, to ja mam wyjebane. Sam mógłbym ci to powiedzieć. No i gdzie jest ten kupiec? Mamy oko na do zobaczenia. A, stoi tu. Przyniosłem złoto za towar. Bierz złoto. Dobrze się z tobą prowadzi interesy. O. Co i teraz muszę wrócić na górę? Co? Ej chłopcze. I myślę. Ej chłopcze. No zobacz, mi się znowu to zbugowało. Ej chłopcze. I myślę, że nie masz nic przeciwko darowaniu. Wszystko jest możliwe. Zaraz go tam rożę dziwkę i będę miał wyjebane. No już zrobiłem tego questa. Nie wiem, co ty teraz w sumie co ty pierdolisz, ale zrobiłem tego questa. W sumie.
Ja już zamknąłem tego questa. Zobacz, go nie mam, kurwa. Widzisz? Nie mam go. Już mam wypełnione, zobacz. Udane. Gdzie on jest? Coś ze złotem. Nie, obowiązek gdzieś tu było. Ja wypełniłem, dostałem expa za to. Nie widzę, gdzie jest to zadanie. Ty jesteś rozjebany. Ale ja kurwa z nim nie mogę gadać! Mi się za każdym razem buguje rozmowa. Widzisz? Nie, ja go kurwę zamrażam i go zabijam. Wyjebane mam w to. Zaczekaj chwilkę. Nasze miasto naprawdę potrzebuje 1000 sztuk złota. Wypierdolone to mam. Mi ugotował. Ja już wypełniłem to zadanie. Nie wiem, na chuj mam kolejny raz to robić, jak jest zbugowane to kurestwo. To jest on? Gdzie jest ta kurwa? Dobrze, sprawdził. Nie. Więc dlaczego? Jak mam sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Jak mi kurwa ta znowu zaczepi, nie, to rozjebie coś, przysięgam. Jak ma być, tak będzie. Idę z magią w ręku, wyjebane mam. Mamy oko na wszystko. Jak mam kurwa sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Się przejść po prostu? To nie będą... A chyba, że o to chodzi tutaj. Dobra. Nie o to chodzi. Co jak mam budulec? Ale mi nie kazał żadnego kamienia i drewna. No i zapłaciłem, mówię i co? A, o to chodzi. Wszystko jest na swoim miejscu. Co idzie to? Kamień na pewno nam się przyda do odbudowy goty. Coś jeszcze? Mam wyjebia. Jakie skrzynki?
te. Nie. No jest kamień, tu jest drewno. No nie te, bo ja tu nic nie mogę zrobić, nie mam żadnej interakcji. Albo może muszę z nim pogadać i on mi da jakby dalej dalszą część questa. Czy plotkowanie. Sprawdź. Świetnie. Czy to wszystko, czego potrzebujesz? Nie, myślicie, że nic nadal. Teraz bardzo trudno jest znaleźć. Popytaj w mieście. Może ktoś potrzebuje pracy. Ale tobie nie odstąpi. Zobaczę. Kończy plotkowanie. On nie będzie chciał, to jest myśliwy, czy ten też nie będzie chciał. Jasne. Uważaj na siebie. A teraz pyknę sobie dyka. Tam u dołu pewnie będą chcieli. Ale nadal mi się będzie jeszcze więcej kłopotów. Pierdalaj tym Jerrym jak najszybciej. Śmieciu. Do zobaczenia. Szukam pracy. Nie jestem zajęty. Lice płaci ci 500 zł tygodniowo za twoją pracę. Dobre pieniądze. Ale można kupić za niedużo alkoholu. Ale co to z... Mówią, że przed upadkiem gocy pracował tu kiedy. Musiał gdzieś. Jeśli przyniesiesz mi co najmniej. Co to za... Pewnie Myrtany teraz nie znajdzie. Zobaczę. Gorzej już. Uważaj na siebie. Kurwa, jeszcze jakieś zadania dalej. Ja pierdolę, ale to już. Dzięki tobie wszystko jest. Pogadamy już w później. Hej, Elric potrzebuje pracy. Będzie płacić. Za takie pieniądze nie. Jeśli Elric zapytam. Naprawdę myślisz, że. Trzymaj się! Tak wiele ci zawdzięczamy. Hej. Elric płaci. Nieźle. Niestety nie mogę. Dlaczego? Szukają mnie bandyci, byłem. A co jeśli? Jeśli mi pomoże. Gdzie mam szukać? Gdzieś w pobliżu miasta. Prawdo. Ich przywódca nazywa się Bec, łajdak. Niedługo. O Boże. Teraz gdzie te wino? W jaskini? W jaskini może być. O, piwa. No są jakieś beczki. Nic tu nie ma. Porozmawiamy później. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Które problemy sami się rozwiązują. Uważaj na siebie. Wszystko jest możliwe.
parszywy złodzieju. Tak myślałem, ale musiałem spróbować. Cieszę się, że cię widzę. Powiedziałbym, że świetnie. Wiele osób ale moi klienci nie są zbyt. Ostatnio stworzyłem potężną miksturę, użyłem do niej. Co to za... To nowa mikstura zmieniająca osobę, która... Jeśli znajdziesz mnie jako nabywcę, mogę podzielić się przed... Ile żądasz za miksturę? Cena minimalna to 10 tysięcy sztuk, ale oczywiście sprzedam temu. Co jeśli... Jeśli nie chcesz się targować... Nie ma... Czekam z niecie... Tak szczerze, za dużo jest w tej gocie, kurwa, za dużo. Nie, już męczące to się robi, robią te zadania. Tylko tego nam trzeba. Cóż, no to mamy problem. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Jakaś mikstura, chciałbym ją ponieść. Nie mogę, no dobra, wyjebane. Powiedz, że będziesz miał. Lokalny alch. Ciekawa propozycja. O tym. Cena minimalna. Jestem w... Przekażę twoją... Tylko tego trzeba. Żartujesz sobie. O Boże, o Boże. Ale nadal mi się to nie podoba. Ci kurwa, może być to wino. Dobrze ci radzę. Teraz pójdę, no ja szukam tego wina. Jasne, czemu nie? Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. No się kurwa gdzieś teraz piło, bo czyli ja wszystko przebiegłem. Mogę zapłacić maksymalnie, ale jeśli się zgodzisz, bym odciągnął zapłatę z twojej... No więc... Czemu nie? Lokal... Pomogłaby nam w wojnie z orkami. Jaki jest koszt tej mikstury? Cena minimalna to 10 tysięcy sztuk złota. Dobrze jestem... Barazit płaci tyle... Dobra... Przekażę twoją... Namiestnik płaci. Powiedz alchemii. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Bar. Oferuję 14. Tak, żartujesz sobie. Dam 16. No kurwa. Robi się coraz gorzej. Skąd on ma tyle z... No już nie da 21. Dobrze ci radzę. To dla mnie za dużo. Może możesz ją przebić. Zostaniesz nagrodzony. Naprawdę pomóż. Zapłać. Dobrze. To mi.
Okej. Wydaje mi się, że to najlepiej dla mnie wyjdzie. No to mamy problem. Elric jest gotowy dać zamik. Pozwól mu ją wziąć. Jasne, nie mam za... Okej. Z wielkiego się raczej nie ryby, to... Czekaj, im skóry mogę sprzedać. Okej. Dobrze ci radzę. Lepiej się nie wtrącić. Mamy mało siana, no dobra. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Ciebie to nie obchodzi. Żartujesz sobie? Tylko przestań się obijać. Teraz do zobaczenia, teraz rozmawiamy. Kłopotu. Przyjdź później. Może lepiej nie zwalaj tego na imię. Porozmawiamy później. Ciebie to nie obchodzi. Tylko przestań się obijać. Gdyby to było tak. Znalazł. Kim oni? Elica. To po prostu świetny przynieś. Ok. Pewnego dnia wszystko się skończy. Alchemii. Trzymaj się. Przestań się obijać. Dobrze ci radzę. Cóż, no to mamy problem. Przyniosę. Oto zło. Weź miksturę i jak najszybciej. Pokaż mi go. Będzie jeszcze więcej kłopotów. Żartujesz sobie? No to mamy problem. Dobra robota, mam nadzieję, że... Uważaj na siebie. Kurwa się zaraz, gdzie jest? Cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Robi się coraz gorzej. Pomyślę o tym. Musisz poszukać tego drinka w mieście. Ja pierdolę. Dobra, jak chuj on będzie gdzieś u góry. Chyba nie ma opcji, że ja tu... Ja to ominąłem chodząc po tym mieście, że to się zrespiło dopiero, no kurwa. Nie ma tu nic więcej. Nie ma opcji, ja to ominąłem. Będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. O, wino. Czy to jest to wino? Jest zwykłe wino. Kurwa, pewnie zwykłe wino. Na pewno.
A ja mam schopną śliwszku. O kurwa, ale zabilicie ziela mogę zdolności łowieckie sobie ulepszać. Dobra, to trzeba patrzeć na te przepisy, bo te przepisy mogą być spoko. Dobra, wino merytany raz. Kurwa, te butelki będą rozstawione po całym morzu. Jedno. No co tam stoi? A eliksir leczniczy, okej. Ona nie ma przepisu, kurwa. W takim razie musi... Ile? Sztuk z złota mi wystarczy. A. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Nieźle. Nie buntą nic, inaczej, nie buntą nic, tylko ci bandyci pod miastem. Nie widziałem żadnych bandytów, czyli albo się zrespili teraz, albo ci są ci koło kopalni. Strzelam, że to są ci koło kopalni. Chodziłem tu czy nie? Bo powinienem, ale nie wiem czy chodziłem. Pewnie chodziłem, tak mi się coś świta.
czego chcesz? To nie to ci. Bestia. Co tam przyszło? Zębać? Kolejna bestia. Sam się prosiłeś. Nie, jak się wyjebie, to się wkurwie, dobra. Kurwiałem te jaszczurki.
O kurwa, się odmroził jebany. Ej, powoli, powoli. Kurwa. Nie zdążę. Zdążę. Gargulty były łatwe, z tego co pamiętam. Czy tu jakiś kierop kolejny, jak mi jedna krzywa.
Ingwarcie? Nie. To nic nie da. Nie w ten sposób. Dobra. Chyba najebane. Powiedzacie sobie najgorsze, tak szczerze. Wyrwajmy te szczurki. Tak myślałem. Nie idę chyba zaraz na GTA. Najpierw się umyję i potem się wypala po gwiazdki.
Mam parę płomieni, na pewno mam. Upierdalam ich wszystkich. Będzie jebane. Ała.
O. Złamany. Zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku. Koniec, płonie. Kurwa, tak szczerze? Chuj dobrze, że to podpalili. Siema, siema. Chuj dobrze, my mamy kurwa u góry wynajęte biuro adwokackie dla Carringtona i kogoś tam jeszcze. Przecież oni tak odszkodowanie wyciągną z tego. Ja pierdolę, darmo wysiano przyjdzie. No to przecież jest... Nie wiem, ktoś tam chciał nazwać, zrobił, a pieniądze nam przyniósł za darmo. A ten Carrington z tym drugim to... Ale co jebło na cały serwer? A, bomba u nas. Ja nie, nic, nie wiem się tak... Kurwa! Ja bym chciał podłożył. Nic nie wiem. No właśnie dlatego siedziłem, bo byłem pewny, że Wagosi to podłożyli. Bo wczoraj wjechali nam na lokal i zaczęli strzelać do nas. Tak szczerze, to byłem pewny, że to Wagosi nam podłożyli.
Ale jak je było na cały serwer, to faktycznie jak jakiś game mastering albo... Nie wiem, na zotach zawsze. Ja na zotach, nie, nigdy na tych... Na przyklętych nie byłem, nie chodziłem. Chodź. Będą szoty, to sobie zobaczy na pewno. No kurwa, był zbugowany, chórystwo. Zaraz pójdę na GTA, to się zobaczy. Tak miałem zaraz iść. Widzę, że coś na DC-ku ktoś mi pisał. A zobaczcie, co pisali. El Toro. Okej, okay. No właśnie poczytałem. Do gry w GTA w chuj są chęci. No ostatnio w kurwę siedziałem. O, my będziemy sobie kręcić roleplay i ja to mam wyjebane jakieś tam robienie czegokolwiek pod ten, pod crime. Znaczy taki jakiegoś ostrego. Kurwa, rozwijamy firmę, będziemy wprowadzać ten towary mikro. Mamy mikrostronga, mikroenergetyka będziemy robić i sobie będziemy roleplay kręcić. Coś czego kurwa nie robią inne firmy, bo inne firmy tylko siedzą i robią to co mają skryptowo, a my sobie normalnie piwo kupiliśmy i opierdalamy mikrostrongi. 18,2% piwo. No zobaczymy, nie wiesz, może być, że... Kurwa. Gdzie te wejście? Zgubiłem się. Na lewo. Ła, dziwko. Co z El Toro? No zobaczymy, nie wiesz. Jak to jest jakoś... Będziemy odgrywać, to powiedzmy, no, że jakiś remont, że jakieś odszkodowanie itp. To sobie coś innego parę dni się pogra i tyle. Kurwa, no nie! Książka mi... Pierdolony książka. No chodź, szmato. Odgrywamy sobie, kurwa, no nam się otwiera to, wiesz, na nowe wątki. No właśnie tym bardziej jestem w chuj zadowolony z tego, że my dwa dni temu podpisaliśmy umowę z tymi adwokatami i mamy to na papierku, nie? Więc oni nie zaszkodzili tylko nam, ale też, kurwa, adwokatom. Bo oni będą mieli w tym też interes, bo oni mają 20% z tego, co nam ugrają na jakichś rozprawach, nie?
Jajo krowie pyszacz. Kurwa, piszą znowu coś do mnie. Pisz szopki. Dobra. Idziemy na GTA. Bo ja miałem coś zrobić dzisiaj i zapomniałem prawie. Nie, w domu, akurat w domu. Tu jakiś restart był? Akurat wczoraj do domu pojechałem, bo byłem na Lombardzie jeszcze na koniec. I samochód naprawić byłem. A. Kurwa. O, drzewa dodali, faktycznie, kurwa. Mam nadzieję, że się nie spóźnię tylko. Stoi. Muszę wyłączyć coś w tle. Bo zaraz byłaby tragedia. Aha. Kurwa, niech się to wyłączy, to się jest włączone.
A? Halo, halo. Włączy się to kurwa. O, włączyło się, dobra. Przeciw. Będę się koła radio. Jakieś tablety uszkodzone, zjedzenie na łódkę. Kurwa, tu przecież jest, halo! Witam, witam. No tu schodzi schowany, a to ja to pamiętam kiedyś inni ludzie. Dobre. Tu byli. Tacy Japońcy tu byli. Nie pamiętam żadnych Japończyków. Byli to tacy Japońcy, no. Niczemu nie macie amunicji? Jest jeszcze w Lombardzie na Eclipse. To jest amunicja. 50 macie? 50 AOE? AEO? Zostawcie mi numer, ja do was zadzwonię, czy coś znajdziemy. 0700. Nie no, żartuję, kurwa. Domyśliłem się. Trzymaj. Drugą macie teraz 2 minuty udostępniać. Ale mu też. Macie, kurwa, drogie rzeczy. Drogie karty zakładników macie. U konkurencji taniej. Tak, bo my jeździmy... O dolara, kurwa. Dolara, o kurwa, te miliony taniej. Dobra, to musimy zmienić, nie? To o, apteczkę se kup, bo masz taniej niż u lekarza. Nie ma pieniędzy. Chyba, że za brudną mi sprzeda. Weź ci brudną włożę do kisionki i mi dać. To też jest plan, nie? A? Interesy pod ladą. Pod ladą, właśnie. No, takie najlepsze. Pod ladą. Chodź pod lady. Ładuj się pod ladę. Ladu. Weź. Masz i apteczkę mi da. Nie, znaczy... Masz. Mogę bandaże ci ogarnąć, ja tej apteczki nie mogę na razie. Ja to chuj, to masz jeszcze dwie. To oddaję. Jedziemy dalej. Dalej.
No to kogo ty tu gadałeś? A wy tu macie skrytkę, tam się wchodzi. Chciałbym tam przejście za pralką, i tam przejście za pralką jest tak, swoją bronią. No, chciałbym tam wejść. No ja tu byłem nieraz, bo tu moi koledzy byli, no. Okej. Okay. Kurwa, już myślałem, że będą chcieli mnie najebać tu. Dobra, w ogóle telefon wiadomości. Siora, godzinę temu. No tak brzmi, jakby chcieli mnie najebać. Ogólnie ci wagosi, to oni nam się wjebali chyba wczoraj na ten, na restaurację, tylko że ja się nie rzucam tak bocie jak chłopaki. Kończy się kiedyś ten wynajem? Podobno się ikonka zmienia, jak można to kupić. Nie było tylko jamo? Nie, tylko A95 drogo sprzedają. Cholera. Ja żadnego info nie mam. Coś się pali.
Kurwa. Ja na ślub miałem jechać. No bo ta, to wejdę w trakcie, no wyjebane, nie? Ja to tam... Kurwa, tu miał się wynajem dzisiaj skończyć. Kurwa... A nie, poczekaj, to Marabunda mogła być, a nie ci. Ci bagosi. Chujcie ją chodzi. Jakąś muzykę się puści. Kingdom. Zrobię szybki reset streamcast, by potem GTA, znaczy Gothica wrzucić. I zaraz jestem.